Ale wiecie co? The topic this morning is from Goliath to glory. Dzisiaj tytuł jest od Goliata do zwycięstwa. And I want us to start reading about love for our enemies. I możemy przeczytać o kochaniu wrogów. In the book of Matthew chapter number 5. You can turn your Bible with me. W Księdze Mateusza rozdział 5. If you read from verse 43 to 44, od wersetu 43 do 44, I'm reading from the New International version of the scriptures. Z takiego tłumaczenia będę czytać. It says, "You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." Czyli wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I troszkę mi się to nie spodobało, jak to przeczytałem. Because I am supposed to love somebody, że powinienem kochać kogoś, who is against me, kto jest przeciwko mnie. Somebody who is my enemy. Ktoś, kto jest moim wrogiem. An enemy is somebody who is trying to take you out. Trying to kill you. Wróg to może być ten, który nawet próbuje cię zabić. It could be an enemy at job, at work. To może być wróg w pracy. He wants you to be fired so he can take your position. Który chce, żeby cię zwolniono, żeby mógł sobie przejść na twój stołek. How many of you ever have real enemies? Mieliście kiedyś wrogów? Okay, 1, 2, 3. The rest are quiet. An enemy is an enemy. Wróg to wróg. Somebody that is not after your well-being. Ktoś, kto nie chce, żeby ci się dobrze wiodło. Somebody that does not want you to survive. Ktoś, kto nie chce, żebyś przeżył, przetrwał. Somebody that may want to take your wife. Ktoś, kto może chce wziąć twoją żonę. Somebody that may want to take your husband. Albo ktoś, kto chce wziąć twojego męża. Somebody that may want to take your job. Albo zabrać twoją pracę. That is an enemy. To jest wróg. And the Bible says I should love him. A Biblia mówi, że powinniśmy ich kochać. Okay. Did you see that in your Bible? Widzieliście to w Biblii? Love your enemies and do what? And pray for those who abuse you. Czyli kochajcie waszych wrogów i módlcie się za nich. How many of you want to obey these scriptures? Kto z was chce być posłuszny temu fragmentowi? Love your enemies. Kochać nieprzyjaciół. And if you discover somebody is about to poison you, to kill you, a gdybyście się dowiedzieli, że ktoś chce was zatruć, go to that person say, I love you. To podajcie do niego i kocham ciebie. I'm gonna pray for you. Będę się za ciebie modlić. That God will keep you alive. Że Bóg przytrzyma cię przy życiu. Perhaps you can finally poison me. Bo możesz mnie w końcu otruć. But that's what the Bible says. Ale tak mówi Biblia. Love your enemies. Kochajcie waszych wrogów. And those that persecute you. I tych, którzy was prześladują. I walk with me this morning, I won't be long. I słuchajcie dzisiaj. Because I've discovered these things in the Bible. I odkryłem to w Biblii. Even in the Bible, the book of James chapter number 1 verse 2 to 4. I w Jakuba. It says count it all joy. Can I read it? Yeah. Okay. James chapter 1 verse 2 to 4. It says be happy. James chapter 1 verse 2 to 4. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienagalni bez jakichkolwiek braków. The Bible, what did it say? Count it all joy. Że uważajcie to za największą radość. Że jak będziecie w problemach, come to pastor and say, pastor, I'm very happy today. I podajcie do pastora i powiedzcie, jestem bardzo szczęśliwy. What's going on? He said, I have problems. Bo mam problemy, jestem bardzo szczęśliwy. That's exactly what it says. Tak mówi Biblia. Hello? That's what it says. Tak jest napisane. Be happy. Radujcie się. That you have problems. Że macie problemy. They don't look happy here. Nie wyglądacie na zbyt zadowolonych. Be happy. Bądźcie szczęśliwi, radujcie się. Nobody is smiling. Nikt się tutaj do mnie nie uśmiecha. What? Guess what? Bo wiecie co? I don't like problems. Ja nie lubię problemów. Just like you. Tak jak wy. But the Bible says, ale Biblia mówi, I should rejoice. Że powinienem się radować. I should be happy. Że powinienem być szczęśliwy. That I have problems. Że mam problemy. Walk with me. Słuchajcie. Luke chapter number 6. Łukasza, rozdział 6. If you look at verse 27 to 28. Werset 27 do 28. It says, but to you who are listening, love your enemies, do good to those who hate you, because those who curse you, bless those who curse you and pray for those who mistreat you. Lecz wam słuchającym polecam, kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze żyćcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Do good. Czyńcie dobrze. To those who hate you. Bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Jak się dowiecie, że ktoś was naprawdę nienawidzi, weźcie go na kawę, kupcie mu samochód. Zabierzcie go na zakupy. Hello. How many of you still have enemies? Jak z wielu z was nadal ma wrogów? So after church, call them up, take them out for shopping, for coffee. Po kościele zabierzcie ich na kawę. Because that's what the Bible says. Bo tak mówi Biblia. It's not my word. To nie są moje słowa, tak jest w Biblii. Bless those who curse you. Anybody that insults you, say God bless you. Ktokolwiek was obrazi, możecie mu powiedzieć, niech Bóg cię błogosławi. Ktokolwiek robi ci krzywdę albo źle cię traktuje, pomódlcie się za niego. Don't be angry. Nie złośćcie się. Don't be sad. Nie smućcie się. Be happy that you have enemies. Bądźcie szczęśliwi, że macie wrogów. Hello. If you have enemies, wave your hands to me. Jeśli macie wrogów, to pomachajcie do mnie. Say, I'm going to be happy from today. Od dzisiaj będę szczęśliwy. Because that's what the Bible says. No bo tak mówi Biblia. When I read these scriptures, i kiedy czytam te fragmenty, it bothers me a lot. To bardzo mnie to rusza. Because I do not like problems. Bo nie lubię problemów. I don't like people that don't like me. Ja nie lubię ludzi, którzy mnie nie lubią. That is me. Taki jestem. I know you are better than me, but it's okay. Wiem, że możecie być troszkę lepsi niż ja, no ale okej. If somebody, smash your car, tell the person, oh, I love you. Jeśli ktoś porysuje wasze auto, to bądźcie, okej, dziękuję. Don't worry about insurance. I'll take care of it. Nie martw się o ubezpieczenie, damy radę. Because you're a believer. Bo jesteś wierzący. That's what the Bible says. Tak mówi Biblia. How many of you have enemies? Jak z wielu z was ma wrogów? Nobody has enemies again. Tak mało. Because now you know how to treat your enemies. Bo już teraz wiecie, jak macie ich traktować.